Hej, z tej strony Bakus, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA Online. I tak jakby co nowego, tylko nie do końca, łapka w górę jest mi niewidziana. I ogólnie tworzę dla was materiał Let's Play Przeglądarka, dlatego że po prostu w tej formie będzie mi prościej wam to wszystko przedstawić i będzie po prostu dla mnie szybsze. Dobra, więc jak mówiłem, łapka w górę mi niewidziana, a teraz zaczynamy. Dzisiaj o godzinie 10:30 mniej więcej, no tak ja mówię zawsze, że między 10 a 12, ale przeważnie jest to właśnie 10:30, wchodzą do GTA Online w czwartek premie i teraz tych premii po prostu nie ma. Mimo tego, że na oficjalnej stronie Rockstara jest informacja, że te premie typu walka o przetrwanie, zniżki, arena wojny są od 30 lipca do 5 sierpnia, czyli jest koniec aktualnie, zobaczcie, a nie w trakcie, czyli po prostu premii nie powinno być, a dalej są. Więc jest to dziwna sprawa. No bo na oficjalnej stronie Rockstara jest błąd, po prostu, nie? Raczej premii dzisiaj nie dostaniemy. Ale jest to wbrew pozorom dobra informacja, dlatego że tutaj, jak sobie wejdziemy, to zobaczcie, mamy informację, że pojazd na podium, jakim jest Dinka Sugoi, jest do 10 sierpnia. A 11 sierpnia wypada wtorek. I najprawdopodobniej jest to data dodania DLC. Kiedyś była bardzo podobna akcja, nawet o tym materiał robiłem, wrzucony był właśnie w czwartek i mówiłem, że o, w sumie puszczę wam, ale uważajcie, ponieważ tutaj jest Bakus z zatkanym nosem, bardziej niż zwykle, więc puszczę wam fragment. Hej, Sisyny Bakus, witam was w kolejnym... O Jezus Maria, dobra, ale puszczę dalej. Ale tym razem materiał, w którym nie powiem mojej standardowej formułki, z którą mówię co czwartek, dlatego że coś się wydarzyło. Nie wiadomo co w sumie i nie ma żadnych zmian w GTA. Nie ma żadnych zniżek, żadnych premii. Zostało to samo co było w poprzednim tygodniu, czyli praktycznie nic. Mamy premię na wyścigi kaskaderskie. No, czyli taka sytuacja już kiedyś była, nie? Że Rockstar nie dodał żadnych premii i zobaczcie, tego samego dnia zrobiłem od razu przypięty komentarz. Jednak wiadomo co się odwala, bo filmik nazywa się Rockstar zapomniał, nie? I zobaczcie, że tu był filmik mój z... A nie, jednak nie mój. Po prostu było, był trailer wrzucony tego samego dnia, zobaczcie, 18 lipca 2019 z DLC, nie? Ludzie pisali. W jednym momencie dostałem dwa powiadomienia. Rockstar zapomniał i Diamond Casino Interessor trailer. No, więc bardzo możliwe, że właśnie tego 11 sierpnia dostaniemy DLC. Więc teraz czy jest już potwierdzone. No bo Rockstar właśnie DLC dodaje w czwartek, boże, wtorki. No, no i tyle, więc jakby co, jak będzie jakaś informacja od Rockstara na temat DLC, jakiś screenshot, artykuł, może trailer jeszcze dzisiaj, no to zrobię wam o tym materiał oczywiście. Ale pamiętajcie, że nie musi być, bo na przykład DLC z Areną Wojny było wypuszczone w taki sposób, że dodali o 22 mniej więcej artykuł, że o, jest DLC, a następnego dnia było po prostu już do pobrania. Może teraz będzie podobna akcja, więc zobaczymy. Ale pamiętajcie, jak będzie jakaś informacja, zostawcie dzwonek, od razu wam info dam. Tyle, ja się z wami żegnam, siema, na cześć, elo!